Na śniegu to jeszcze aparatu nie wystawiałem. Ale trzeba przyznać, że pogoda to jest sroga. Moi drodzy, zaraz Piotrek przyjdzie z uczelni. Mu przygotowałam taki wspaniały prezent. Taki... O, taka piękna świeczka. Deska seru, winogronka i oczywiście chipsy. To są balony. Piotrek dzisiaj ma urodziny. Dobra nota w tle. I czekamy na solenizanta. Tak właśnie, moi drodzy, chciałam powiedzieć, że Piotrek jest wspaniały i że życzę mu wszystkiego najlepszego. Życzę mu, żeby się spełniły jego marzenia i żeby robił w życiu to, co chce. Żeby miał wokół siebie samych sobie przyjaciół i w ogóle wszystkiego. Ciu, ciu, ciu. Ha, ha! To ty! Wszystkiego najlepszego! Zapraszam cię na imprezę. Znowuś. Dlaczego tak mówisz? O Jezu. Oj! Happy birthday! Dlaczego takie ciężkie? Nie no, na pytymy to jest chyba za ciężkie. Ciężki prezent to chyba dobry prezent, no nie? Patrzcie, brak. No, no, otwieraj. Nie, nie mam pojęcia. Otwieraj. Ziemniaki. Mały worek z cebuli. Nie, to są kabaretki takie z XVII wieku. Zbierałeś na to nieco podobno. Doszły takie suchy. Ela. Nie, te są grubsze. Skarpetki rozmiar 41. No. To zobacz od kogo. Talary. Talary. No, zaraz to Piotrkowi. A Piotr nie widzisz. Prośliwie, a zaraz to będzie miał na głowie. To Łukasz musi najpierw instrukcji przeczytać. Czekam takie żydowskie kupiłaś jakieś. Bo były tanie. Jemu będą pasować czarne. Piotrek, zamknij oczy. Magda ma zielone oczy. Zamknij oczy, Piotrek. Zamknij oczy, nie ręką. Nie ręką, tylko oczami. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, przytrzymaj. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się. Musi być wystrój. Strzel mu tak, strzel stąd. Ja się mam bawię, że piznie zaraz. Nie, o jak pięknie. Kurwa. Nie ruszaj się. Chyba nie chcę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Tak, to czegoś mi brakowało, jak na niego, bo zawsze patrzyłem. Tak, oto to było to. Takich PKS-ów. Nowe złote okulary. Piękne. Ja ci kupiłem. Stara makowca, dobra makowca.